Powiedziałam, panie ministrze, raczej nie, bo chyba wszyscy pamiętamy, jak ABW wchodziło do redakcji Wprost, kiedy to właśnie były niewygodne nagrania dla polityków Platformy Obywatelskiej z restauracji Sowa i Przyjaciele, które pamiętamy. Więc to pytanie nie było wcale bez kozery, bo to dziś są znów niewygodne nagrania i mamy znów takie propozycje. To było pytanie w gruncie rzeczy retoryczne, bo odpowiedź jest oczywista, ale chciałem zwrócić uwagę, że próby zniszczenia mediów publicznych były podejmowane przez te środowiska polityczne wielokrotnie. Nawet w tej kadencji Sejmu, jak się pojawił projekt finansowania z budżetu, to określono poziom jakby finansowania na 700 milionów złotych rocznie na wszystkie media publiczne. To by oznaczało po prostu śmierć tych mediów, więc proszę nie wierzyć w żadne zapewnienia, że właśnie będą finansowane z budżetu, że będą niezależne. Zresztą jak pogodzić niezależność mediów publicznych z jednoczesną koncepcją, żeby je nadzorował minister kultury, czyli właśnie członek rządu. No, jakiegoś przepraszam, rządu. To się samo odsłania, o co chodzi, prawda? I w związku z tym wiemy, jak traktować te pomysły. One zmierzają do tego, żeby narracja była niczym nie zakłócona, jedna na rynku medialnym. To byłby ideał, do którego cały czas dążą. Chciałam pana zapytać, bo tak, ja rozumiem i nawet przyjmuję tłumaczenie, że rozmowy w gronie mężczyzn, bo takie to chyba były z lokalnymi działaczami, mogą wyglądać różnie. Ale jeżeli ktoś mówi, że na wybory idą ludzie, którzy się, tu pada znają, słowo, interesują, tak, że w tym czczewie to też, co prawda Sławomir Neumann mówi, że miał na myśli działaczy lokalnych struktur, ale to jak można w ogóle o ludziach tak myśleć, o kimkolwiek, mieć w głowie takie myślenie? Pani redaktor, ale ja bym jednak zaczął od języka. Ja bym jednak zaczął od języka, dlatego że jak ujawniono nagrania Sowa, z tego restauracji Sowa i Przyjaciele, to pamiętam, że spotkałem się, bo co jakiś czas się spotykamy z kolegami z klasy maturalnej, w parę osób, iśmy rozmawiali o tych nagraniach. I w ogóle o tym, co się dzieje w kraju, to było wiadomo parę ładnych lat temu. I nagle na zakończenie, tak z dwie godziny, żeśmy spędzili przy tym lunchu i na tych rozmowach, na zakończenie jeden z kolegów mówi do mnie, a zauważyłeś, że ani razu nikt z nas nie przeklął. To jest jednak no, tak, jakbyśmy byli z innych światów, z innych domów, z innej kultury. Ja bym języka nie lekceważył, bo język jednak pokazuje również no, pewną taką kulturową tak, panie orientację. Ministrze, tylko myślę, ale tu gorsze jest nazywanie konkretnych grup. W tych nagraniach oczywiście są sprawy o wiele groźniejsze niż tylko wulgaryzmy. Nie można tego sprowadzić. Neumann przeprosił za wulgaryzmy. Dobrze, że przeprosił za wulgaryzmy, ale nie to jest istotą tych nagrań. Istotą jest mafijne widzenie państwa. I to jest najgroźniejsze, bo proszę zwrócić uwagę. Są nasi, ci moi z gangu, niejako można tak powiedzieć, z mafii i jest reszta. Reszta, która się nie liczy, dla której nie pracujemy, którą lekceważymy, pogardzamy, wykorzystujemy instrumentalnie, dbamy o naszych. Co by nie zrobili, będziemy ich bronić, będziemy stawiać siebie warunek i ich trzeba ponad być w prawem. Platformie. No być w mafii, tak, trzeba być w mafii. To jest ten warunek, dlatego mówię o mafijności. I tak naprawdę te nagrania pokazały nam, jakiego wyboru będziemy dokonywać 13 października, między czym a czym. To bardzo dobrze, że te nagrania zostały upublicznione i bardzo tutaj wielki ukłon pod adresem mediów publicznych, bo gdyby nie one, no to wyborca by nie miał położonego wyboru tego na tacy, między czym a czym będzie wybierał. Panie ministrze, na chwileczkę chciałam naszym widzom powiedzieć, że to, co widzicie państwo na ekranie, to jest właśnie zapowiadany przez nas w wiadomościach kondukt żałobny marszałka seniora Kornela Morawieckiego, kondukt z trumną marszałka seniora, który idzie ulicami Warszawy do Katedry Polowej Wojska Polskiego, gdzie jutro w południe odbędzie się pogrzeb Kornela Morawieckiego. Kornel niezłomny. Przepraszam, że my rozmawiamy o sprawach bieżących w sumie no, w sytuacji tego majestatu śmierci i tego, że odszedł wielki, wielki człowiek, wielki działacz polityczny, właśnie Kornel niezłomny. To jest najlepsze określenie, jakie do niego pasuje. Do końca był niezłomny, mimo ciężkiej choroby chciał walczyć i startować. Zawsze w życiu był niezłomny, miałem zaszczyt wyborach.
Miałem zaszczyt i przyjemność znać go od 40 lat, z czasów pierwszej Solidarności, lata 80-81. Czasem żeśmy współpracowali w późniejszych latach. Także zapewniam panią, że on zawsze był niezłomny. No cóż, straszna szkoda. Słów brak. Przejdźmy do polityki, która nie była obca przecież marszałkowi Saniarowi. No to był jego świat. To był jego świat. Jego żywioł.